Witam was kochani gorąco i serdecznie, ja jestem Yuken, a przed wami ósmy już odcinek z serii Cities Skylines 2, w którym pokazuję wam jak zbudować miasto, jak rozwinąć miasto, przede wszystkim bez kredytów, jak sprawić, aby to miasto nie zbankrutowało, no i porównujemy sobie do pierwszej wersji Cities Skylines. A moi drodzy, ja tutaj poprawiłem, tak nawiązując do poprzedniego odcinka, poprawiłem tą stację rozrządową. Oczywiście pojawiło się parę problemów, ale o nich za chwilkę będziemy rozmawiać. Stację poprawiłem, pociągi jeżdżą jakoś tam dosyć sprawnie. Poprawiłem też tą strefę przemysłu specjalistycznego, żeby tutaj połączyć z dworcem towarowym. Jak widzicie, jest pewien problem, już potem powiem wam, na czym on polega. Będzie trzeba jeszcze jedną stację rozrządową wybudować. Odkryłem też jedną ciekawostkę, to jest niby oczywiste, logiczne, ale właśnie w związku z tą ciekawostką w dzisiejszym odcinku robimy totalną demolkę, moi drodzy, nawet już zaczniemy odtąd. Otóż słuchajcie, budujemy najlepszą opcją, to taki protip, jest zrobienie wszędzie dwupasmowej drogi, w każdym kierunku, żeby były dwa pasy i wtedy możecie sobie zrobić te bus pasy. Oczywiście najpierw sugerowałem się tym, że będę robić tak, aby autobusy jeździły, ale okazuje się, jak zrobiłem przybliżenie, że po tych buspasach oprócz autobusów i taksówek, co w naszym świecie jest oczywiste, zobaczcie, jeżdżą też śmieciarki, jeżdżą karetki, służby drogowe, także no jeżeli gdzieś są korki, to nam to bardzo, bardzo ułatwia. W związku z tym stwierdziłem, że jednak musi być dobrze tutaj do przemysłu to wszystko doprowadzone, nie podobają mi się te zakrętasy, no może maniacy zakrętasów powiedzą, że jest fajnie, więc przebudujemy całą strefę przemysłową kompletnie na nowo. Nawet nie wiem, czy tu jeszcze jednego wjazdu nie zrobimy z rondem, żeby było po prostu to jakoś odciążone. Zobaczymy, czy to też wpłynie na korki. Cały manewr, moi drodzy, zaczniemy od tego miejsca. Już wiemy, że tam się nie da, bo jest ta... Bo ta akurat strefa z tutaj chyba wydobycie kamienia została przeze mnie idealnie zrobiona, więc no niestety będziemy musieli jakimś domkom tutaj podziękować. Raczej no albo domkom, albo handlowi, no ale nie mamy wyjścia. Nie mamy wyjścia, musimy to zrobić, bo chcemy robić bus pasy, więc ja myślę, że pójdziemy w tamtą stronę. Kwestia z parkingami póki co się sprawdza i myślę, że ją tutaj teraz też zastosujemy. Tutaj mamy klinikę, więc będzie troszkę klinika. Niestety, klinikę chwilowo trzeba wyburzyć. Jak demolka, to demolka, tylko będę na bieżąco, słuchajcie, odbudowywał to, co gdzieś burzę, bo może być kiepsko. Tutaj wiem, że ze zdrowiem u nich nie było najlepiej, więc jakieś ulepszenie, no niech będzie jakaś karetka więcej. No niech będzie, chociaż pacjentów więcej nie potrzebujemy, bo się mieszczą. Także będziemy, moi drodzy, i właśnie, tu będziemy sobie... No chyba pauza nam tu nic nie da, chociaż autobusy tu jeżdżą. Bo ja bym to chciał, oczywiście niech idą te drogi, wiecie, mostem, niech wszystko idzie, ale niech to będzie jakoś inaczej zrobione. Przemyśleć, dosłownie to przemyśleć. Tą drogę nawet wam powiem, przez to, że ona łączy przemysł i dajemy bus pasa, śmiało bym ją dał na trzypasmówkę. Nie ma co się tutaj, myślę, że czypać, tylko coś tam mamy wybudowane. Co tu mamy? Jakieś krematorium, czy co to tutaj jest? A, ruiny starego młyna, okej. Okay. Ale słuchajcie, ruiny, no to można, mogą być sobie tutaj też jest taki jakby park, to też jakieś ruiny starego młyna, no to niech one sobie będą już tam, tutaj nie potrzebujemy. O, i zobaczcie, fajne jest to, że jak przebudowujemy, no to gra nam automatycznie zapamiętuje te buspasy i nic się nie niszczy. Jest to naprawdę fajne. Możecie po jednej stronie oczywiście buspas wybudować, jeśli macie taką potrzebę. Ja tak jak mówię, staram się raczej dawać po obu stronach, bo zauważyłem, że jeżdżą po tym po prostu służby drogowe, wszystkie służby miejskie i to wpływa bardzo, bardzo korzystnie. No nic, może będzie trzeba linię autobusową przesunąć lub... na nowo zrobić życie, moi drodzy, życie. Życie jak w Madrycie bym powiedział, ale niestety nie jest to Madryt. Także to wszystko będziemy musieli wyburzyć. Chciałbym to jakoś tak zrobić, nie wiem, może nawet z jedną kratkę przerwy między tymi fabrykami, żeby tam jednak te drzewka mogły sobie rosnąć. Tego tutaj nie burzymy, to chwilowo, no tak czy siak, jak już wszystko burzymy, to już wszystko, moi drodzy.
tą drogę przy torach myślę, że zostawię, aczkolwiek się zastanawiam, w ogóle zastanawiam się, czy w tej sytuacji, której tutaj tak kombinujemy, to się mocno, moi drodzy, zastanowię, czy w ogóle nie przeniesiemy troszeczkę naszej elektrowni gdzieś tam jeszcze bardziej w kąt, może wysypisko też. A i tak będzie trzeba jakiś recykling wybudować, więc to będzie nasza główna droga, którą będziemy się tutaj sugerowali i ona jest na dwa pasy. No myślę, że można ją na dwa pasy zostawić, już bym się zastanowił, czy też nie dać trzech, skoro i tak, słuchajcie, będzie tu buspas, to tak może będzie to taka główna droga w Przemyśle, to myślę, że na trzy pasy możemy ją dać. To nie będzie takie wszystko, widzicie, hopsiup, bo tutaj mamy coś pobudowane, nie wiemy co. A nie, to nie... Nie wiem, co nam przeszkadzało. Za dużo budynków. Tu w ogóle coś widzę, że z terenem jest nie do końca idealnie. Więc może wolałbym tutaj troszkę przygładzić. Niech już ta rzeczka będzie też jakaś ładna. O, oj, tutaj przesadziłem, bo zaraz nam wyleje ta rzeka. Bo tak chciałem ją zasypywać, no ale stwierdziłem, no nie można, słuchajcie, rzeki zasypywać, bo niech ona nam tutaj będzie ozdobą. Dobra, zobaczymy jeszcze, co z tą rzeką, co tam dalej. Natomiast tak jak mówię, bardzo fajno, nic, no będzie trzeba tak zrobić tutaj na, myślę, że na 5 metrów. Będzie całkiem git, już do normalnej wysokości. Także jedną drogę sobie zrobimy jako wyznacznik, czy pasmową. O, coś tam mam zbudowane widocznie, że mi przeszkadza. Nie, nic nie mam zbudowane. Tutaj coś mi przeszkadza. Pewnie jakaś straż pożarna, nie? Ciekawe. Rotory? Dobra, jeszcze raz. Także chciałbym, żeby ta główna droga tutaj, taka przemysłowa, bym powiedział, tak bym ją nazwał, główna droga przemysłowa, żeby tak sobie w miarę na wprost szła. Resztę na dwupasmówki myślę, że zrobimy. Więc tą drogę myślę, że też śmiało damy na trzy pasy. Tory mamy okazję, moi drodzy, w tym momencie ładnie jakoś ogarnąć dzięki temu. Też nie do końca wiem, czy te tory powinny, wiecie, bezpośrednio przy drodze pójść. Tego troszeczkę nie zrobić inaczej, że ta droga by już była tutaj. Tutaj też by mogło sobie być rądko, chociaż rądko nad torami. Nie wiem, czy to nam nie utrudni troszkę zadania. Ale zobaczymy. Tą drogę w sumie też możemy troszkę... Zobaczymy, bo ja też nie chcę, wiecie, wszystkiego robić w kwadratach, więc chciałbym to jakoś tak fajnie fikuśnie zrobić. W sumie tu mogłoby wcześniej iść wyżej i... Zobaczymy, na pewno tak. Tu jest droga trzypasmowa, którą na pewno, i tego jestem pewien, chciałbym dać na 180 stopni. Od tej drogi, no to może wiecie co? Tak, tutaj mamy taki kawałek. Jery, co tam włączyli za... No to może tutaj. O, i to będzie wyznacznik. Tak zrobimy, zobaczcie. Te drogi będą pod kątem prostym. Okej, no tutaj 170 stopni wychodzi, ale nie szkodzi. Tu sobie pykniemy rondo, no to tutaj sobie też rondo pykniemy, to największe, ja zawsze... Co to za muzykę dali, moi drodzy, co to za muzyka? Dobra, i stąd wtedy faktycznie ta droga jakimś fajnym... ...łukęsem może do tego rondka tutaj biec. Jaką dziwną muzykę dali. Aż się zlękłem. Aż się, moi drodzy, zlękłem. No oczywiście siłą rzeczy teraz i przystanki autobusowe burzymy. Więc mamy totalną rozpier... Wiecie co? Totalny rozpierpapier. Ronda się chyba samego z siebie nie da bez drogi zbudować, niestety. Więc tu już sobie zakrętasem polecimy. Tak bym... Może coś, ten deseń poleciał. Średnio mi się podoba, może krótszy. Tak. Chcę, żeby większy zakrętas był, to może dalej polecimy i tu. Nie, jeszcze nie to. Jeszcze za daleko.
Powiedzmy, że może coś takiego. Oczywiście wszystko będziemy przerabiali, moi drodzy, na... To jeszcze kawałeczek dalej. A to już prostą. Aha, bo my lecimy trzema pasami teraz. Dobrze, tu mają być trzy pasy. Taki był plan, żeby ta droga miała trzy pasy, to ta też niech ma trzy pasy, bo pamiętajcie, że jeden pas nam całkowicie odejdzie. A tutaj mamy jakąś stację chyba, tak, tu mamy strażaków, policję bodajże, także będziemy to wszystko musieli na nowo budować. Na szczęście nas stać, bo zobaczcie, mamy 21 milionów gotówki, także miasto na siebie zarabia. To będzie taka główna droga przemysłowa, może tutaj też port później się zrobi, więc niech ona będzie. Co będzie minusem? No będą dwa ronda koło siebie, prawdopodobnie wszystko na to, moi drodzy, wskazuje, że tego uniknąć się nie da. No może tak być, może tak być. I to już sobie ładnie połączymy od razu tą autostradkę, ona jest tu dwupasmowa, no to na naszym mieście, słuchajcie, niech już będzie trzypasmowa, niech mają tą... komfort, ale nie będziemy tego równolegle łączyć. No, rondo, słuchajcie, w pierwszej chwili rondo sprawia wrażenie, jakby się miało rozwalić, ale absolutnie takie nic się nie stanie. Myślę, że to też pociągnę sobie stąd i zmienimy kierunek. No nie, to nie. Może jednak niby tak jest. Może po prostu bez zakrętasów? Nie, to nam się... Dajcie to czekać dalej może. Że tak? Albo jeszcze inaczej, wiem, co zrobić. A mogłem równoległą zrobić jednak, czekaj. Zrobimy to jeszcze inaczej, bo tutaj jest trochę taki kąt na rondo nie za bardzo. Jest troszeczkę kąt, ale no nie chciałbym tutaj kwadrata dawać kolejnego. Tego jestem pewien, że kwadrat kolejny odpada. Więc zrobimy to inaczej. Kawałek przeciągniemy na wprost. To sobie już też przygotujemy. Żeby taka jakaś odległość była narysowana, naszkicowana. 90 stopni. Niech będzie trochę wyżej niż było. Dobra, tutaj tak jak mówiłem, rondko również. I wtedy tak, to sobie tutaj połączymy. A żeby nam się ta droga trochę nie rozwaliła, to zrobimy sobie taką pomocniczą. O. I w ten sposób, moi drodzy, nie będzie, myślę, że problemu jakiegoś większego. I teraz sobie damy rondko. Może nawet tą tu zostawimy. Po prostu do niej. Spróbujemy równolegle, ale czy to się uda? O nie, kurczę, teraz tu nagrzebałem. Teraz to, moi drodzy, nagrzebałem i to ostro. Tak jak tutaj ten zakrętas jeszcze jest spoko. Ja to zawsze sobie oczywiście z daleka patrzę, ale... Każdy feler wyjdzie na... Znaczy to by wychodziło, że ta droga by mogła wchodzić w to, nie? Ale to znowu bez sensu, bo potem pytanie, po co jest ta droga? Tak troszkę dziwnie, nie? To miała być główna droga. W sumie w ten momencie nam się po części dwie główne drogi zrobiły. Już wolę nie myśleć, jakie straty będziemy mieli, jak ja dam play. Ale to tak musi zostać. Tu musi być zakrętas i nawet mi się on podoba. Także tutaj chcę zrobić z zakrętasem jak najbardziej. No to... Troszkę nakombinowałem. Czekajcie, zróbmy manewr, bo przecież... Po coś się, moi drodzy, rozwijamy, prawda? Tutaj też będzie trzeba przemysł leśny zrobić, tylko żebym czasem play nie nacisnął. Tak? Jakieś druty teraz, linię wysokiego napięcia usunąłem, ale nie szkodzi, nie szkodzi. My je na nowo i tak będziemy kłaść, bo elektrownia to jest następny krok, który chcemy zrobić. Dobrze, no wiecie co, to może zróbmy to... Zróbmy to może inaczej. To... No bo teraz to mi, kurde, na druty wchodzi znowu. O, Wender. Dzisiaj to nie jest, moi drodzy, wszystko takie proste, jakby się nam wydawało. Zobaczymy, spróbuję to jeszcze raz połączyć. O, zobaczcie, pięknie, równoległe budowanie się
sprawdza i nam tutaj oddaje. Dobrze, no to skoro zrobiliśmy taki szkic, to teraz ta droga, tylko już nierównoległa. No właśnie, mówiłem, kliknąłem, że nie, akurat wzięło mi na równoległą. Dobra, tylko już damy sobie bez zakrętasów. Coś tu znowu mam zbudowane. Kurczę, ale ja tu szkody robię. Aha, wieża pewnie była do... Chociaż nie, nic nam... Ciekawe, nie? To jest ciekawe, że czasem nie chce się droga zbudować, bo budynek się nie chce wyburzyć. To jest bardzo ciekawe. Dobra, spróbujemy tą drogą dotąd dojechać. I mówię, robię tak dlatego, że no będziemy robili te bus pasy, nie? Także no w sumie w strefie przemysłowej w tym momencie i tak będą siłą rzeczy dwa pasy. Dobra, tory możemy tędy gdzieś tu puścić, nawet za tutaj jakiś handelek przy głównej drodze, tutaj sobie tory mogą lecieć. Później mogłyby tu przechodzić, jakoś zobaczymy, bo ta strefa jest chyba na maksa wykorzystana, mi się wydaje, ale jeszcze wolę się upewnić. Ale z tego, co pamiętam, to tutaj... O, bo zaraz zniszczymy ten, kurczę, tutaj ten, że nie ma co, myślę, tutaj ubierać. Dodanie też nic nie daje, aniby jedna tona doszła. Ale nie chciałbym, ja bym chciał tu tory puścić. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy. Nie podoba mi się kształt tego, po prostu się czepiam kształtu w tym momencie. Dobra, ale to byśmy mieli. I, bo wiecie, jakby dlaczego robię takie przemeblowanie tutaj? No, a z jednego prostego powodu. Dlatego, że troszeczkę ta strefa przemysłowa nam tutaj generowała korki. Autobusy też miały problemy z jeżdżeniem. Także to jest mój główny tutaj argument, dlaczego robię. Zobaczcie, możecie tak samo sobie przeciągnąć. I bardzo fajnie będą wam się te drogi już przerabiały na o. Cyk, przeciągacie, to nie zmienia wam wtedy kierunku. Nieważne, w którą stronę przeciągacie, tylko musicie patrzeć, po której stronie to jest. Bo tak jak mówię, no wydaje mi się bardzo fajną opcją ten bus pas, który no, też jest i dla karetek, dla policji. Bo często na przykład mamy takie komunikaty tutaj, tak, że oczekiwanie za karawanem czy coś, jeśli macie właśnie dużo takich jakichś dziwnych komunikatów, to no to lepiej po prostu właśnie tak zrobić i po problemie. No oczywiście konsekwencją tej całej demolki będzie to, że pewnie będę musiał na nowo przystanki autobusowe pobudować, ale może i dobrze, bo dzięki temu jakoś tak to teraz lepiej myślę, że zaplanuję, przemyślę. Tu nawet bym się zastanowił, jak już taką demolkę zrobiliśmy, czy po prostu ten dworzec towarowy nie dać tu i chyba, moi drodzy, tak zrobię. To będzie chyba najlepsze, co mogę zrobić, że zaraz ten dworzec towarowy gdzieś tutaj damy. Także to może być świetne po prostu rozwiązanie. Skoro tą drogę już tutaj tak puściliśmy, już niech ona może sobie dalej idzie, żeby tak docelowo w przyszłości gdzieś tutaj był port. Więc tak troszkę miejsca zostawimy. My sobie weźmiemy może zwykłą drogę. Tu. Tutaj miał być też przemysł drzewny, no i kurczę, tak wiecie, no tak. Stawimy sobie parę kratek na luzie. I teraz co zrobimy? No mówię, że to musi być mocno przemyślane. Pierwsze co, to przeniesiemy elektrownię. Oj, tam mam jakieś złoża wody. Poza tym i tak kratkę będzie trzeba kupić. No to tą ale śmieci to tak samo nam zanieczyszczą. A czy my chcemy stąd wodę wydobywać? No w zasadzie nie chcemy, nie? Moi drodzy, w zasadzie nie chcemy stąd wody wydobywać. Jakoś nas to nie interesuje. Tak co chwilę tylko przekraczamy te... Przenosimy te elektrownie, to wszystko. To poczekajcie, to trzeba się inaczej zastanowić. Tutaj gdzieś by był port. Już myślę, że tak super na Hama nie ma co daleko jechać. Może jeszcze kawałeczek. Wjazd może być tu, spoko. Pierwszą raczej przy wodzie dałbym elektrownię. Jak elektrownia, to powinna być ta stacja transformatorowa. Nie wiem, czemu tutaj jej nie było. Ona musi być w prądzie. Stacja transformatorowa zaraz przy elektrowni powinna moim zdaniem być. I oczywiście zrobimy sobie pod ziemią, bo myślę, że opcja
jest ciekawa, żeby już się z tym prądem nie patyczkować za dużo, to po prostu podłączymy go do sąsiada w ten sposób, czyli tak. A, tutaj była stacja transformatorowa, widzę. Okej. Bardzo fajne też to narzędzie jest stacja zasilania awaryjnego. Myślę, że też będziemy ją starali się jakoś tutaj rozwinąć, bo wydaje mi się fajna, ale dobra, lecimy od góry. Tutaj kształtów nic nie zmieniamy, no kwestia właśnie zapytania, czy robimy z tym pociągiem. Myślę, że tak, bo to mi tutaj tak średnio gra, a to nam nic nie zmieni do pociągu pasażerskiego. Dobra, więc tak, żeby przy naszej ulicy głównej... Aha, i teraz tak, te drogi wszystkie musimy na dwa pasy dać, czyli czteropasmowe. No niestety, jeżeli chcemy, moi drodzy, dawać... Bo widzicie, zmienia nam się układ kratek trochę i ja nie wiem, jak to teraz... Bo nam się troszeczkę układ kratek zmienia. Nikt nie powiedział, że to ma iść jakoś równo. Przecież, moi drodzy, kto powiedział? No, kto powiedział, że to ma iść równo? Myślę, że tą rzekę sobie jakoś ładnie tutaj zagospodarujemy. Także nie chciałbym z fabrykami do rzeki podjeżdżać. I myślę, moi drodzy, że jakoś tu sobie to nawet ładnie... O, mamy okazję, żeby wyrównać cały teren, bo to też jest dosyć, myślę... istotne. Mam nadzieję, że nam tu nic nie zaleje. Okej. Wiecie co, to zrobimy inaczej. Tak. Spoko. Tutaj przez rzekę i tak musimy mostkiem przejść. No to dobra, to tak dotąd. Chociaż tak automatycznie to się ciągle przestawia. W jedynce wolałem, jak miałem ustawione na przykład na te mniejsze wzniesienie, no to było zapamiętane. No, mówię, dlatego robimy drogi dwupasmowe, że chcemy... O, i tu nam miejsca zostanie trochę. To teraz pytanie, czy my te fabryki aż tak potrzebujemy, czy nie lepiej je przesunąć trochę? Chyba, że tą drogę taką fikuśną zrobimy i to rondo przesuniemy. Możemy tak zrobić, wtedy byśmy to rondo przesunęli. O, wtedy będzie widz zadowolony, że nie jest wszystko w ciągle w jakimś kwadracie. Spoko, no to tam wiecie, nic się nie dzieje, że burzymy. No z tym już nic nie zrobię. Dobra, to tutaj damy jeszcze jedną faktycznie drogę. O, w zasadzie te fabryki nie muszą mieć wszędzie po tyle kratek. Dobra. Mogą mieć jedną kratkę mniej, nie? Kto powiedział? To jest chyba ta stacja transformatorowa, bo mi się coś... No nie, patrzcie, nie da się. Dziwne, to mnie bardzo dziwi teraz, że nie mogłem zbudować. No to tak by musiało być. Dobrze, to mi się podoba. I teraz ta główna droga będzie troszkę tak... Tylko my sobie od drugiej strony ją zaczniemy robić, żeby wiedzieć, ile na pewno tej przerwy musi być. Ja myślę, że ona tak śmiało by musiała iść dotąd. Jako trzypasmówka. Tutaj. Byśmy sobie, tylko teraz tak, z tym mostem to też nie jest tak. O, i tu sobie taki wywijas może być. Ta główna droga troszkę nam wywinie. O, i to mi się podoba, tak. Tutaj mamy jeszcze jakieś miejsce, ale tutaj z tym to ja nie mam zielonego pojęcia, co zrobimy, bo to tak jest na... Teraz trochę z tym przemysłem tutaj tak... Dobra, i tutaj tak, tutaj było to rondko. To skoro ta droga już była na trzy pasy, to nie wiem dlaczego, ale to tą by też trzeba dać na trzy pasy, przynajmniej by wypadało. Tu nam się coś przesunęło chyba. Jeśli dobrze widzę, to niedobrze. Tak być nie będzie, moi drodzy. Tak być nie będzie, ale tak już by sobie mogło być. Dobra, ale będę miał tutaj tych... Ciekawe, gdzie się pomyliłem i dałem trzy pasy zamiast dwóch, ale w zasadzie, wiecie, tutaj akurat
W tym przypadku można śmiało powiedzieć, że od przybytku głowa nie boli, no bo skoro mówię, robimy z myślą o służbach te pasy, i to właśnie nie wiem, co bym z tym zrobił. Tutaj znak zapytania pozostawię, bo ja bym najchętniej jakoś tak to zawinął. Albo tutaj. Kto powiedział, że nie? Może być coś takiego. Może być coś takiego. A tutaj jakiś drobny przejazd, na przykład o... Jakbyśmy chcieli na przykład tylko do autobusów, no to niech sobie by był... No nie taki może kwadratowy. Wiecie, bez przesady. Tak, tak, znowu w kwadraty nie idźmy, ale taki chociaż o... Takie tam... Jakieś wygibaski śmieszne. Dobra, dobra, to to byśmy mieli spoko. To mamy ogarnięte, co chyba poprzywracałem wszystko, co pousuwałem. I to jest gitarka. No wiadomo, tory. No i ja myślę, że tak faktycznie tutaj bym pomyślał o... Myślę, że bym pomyślał. Lepiej nie myśl, że będziesz myślał, tylko rób. Nie, widzowie, lepiej... Za dużo nie myśleć, tylko działać. Ale już wam mówię, o co mnie tu chodzi. I wszędzie na upartego, i nawet wam powiem szczerze, teraz jakbym się cofnął w czasie, to dosłownie wszędzie. Wszędzie, gdzie się da... O, tu znowu nie mogę czegoś zburzyć. Znaczy nie mogę, dziwne. Wszędzie naprawdę, gdzie się da, nawet na, słuchajcie, osiedlach takich zwykłych, dałbym drogi dwupasmowe. Właśnie po to, żeby jeden pas dodać jako droga autobusowa. No to co? No to trzeba by pewnie jakoś z tamtym połączyć ładnie. Teraz trochę chyba za daleko już wyjechałem. Nie wiem, czy takie coś mi się... O! A nawet? A czemu by nie? No mogłoby tu nawet... Jak mam być szczery, to ta droga mogłaby tu trochę nawet bliżej podchodzić. Byśmy sobie takiego zostawili małego... Wiecie, kto powiedział, że to musi być wszystko do kratki, a czasem zostawimy jakieś dwie kratki na przykład zostawimy i może być całkiem spoko. Będzie mniej zanieczyszczeń. Fabryki tak przecież będą miały miejsce, tu nam się coś spieprzyło, no ale to będziemy naprawiać później. I wtedy to stąd, tu, albo nie, lepiej stąd. Może, tylko boję się, że mi wyjdzie kwadrat trochę. No to wiecie co, zrobimy to inaczej. Już wiem, jak to zrobimy. Tak? Coś... takiego. No na pewno lepiej wygląda to niż ten kwadrat, nie? Na pewno lepiej niż ten kwadrat. Okej, dobra. To sobie tu jakoś tam sobie to podłączymy. Już tam później dopieścimy tą całą resztę, żeby to już tak totalnie fajnie wyglądało. Okej, czyli tak. Tutaj bym faktycznie dał dworzec, a musiałbym go dać przy głównej. No właśnie, to co z torami wtedy? Bo to nam wyklucza tutaj naszą koncepcję, no ale wiecie. To tak, tą drogę... Aha, jeszcze wysypisko mamy do przesunięcia. Dobra, dobra, dobra. Czekajcie, wysypisko, które jest już naprawdę... Naprawdę totalnie... zapełnione. Czekajcie, ale teraz ja teraz oślepłem. Znaczy, to wysypisko mogłoby sobie tak być, ale nie wiem, czy przy w razie czego głównej drodze... Nigdy nie dawałem wysypiska przy głównej drodze. Wolałbym dać tutaj jakąś drogę i do tego... Ale znowu takie wysypisko, kurczę. Razi to w oczy, nie? Takie wysypisko. Tutaj prędzej bym jakiś port dał. Wiecie co, no zrobimy inaczej, moi drodzy. No. Nie można, no tak nie można. Bądźmy poważni, kochani, moi drodzy. Znaczy, bardziej mówię do siebie, nie? No bo wy raczej jesteście poważni. Takich dziwolągów nie robicie. Dobra, to już zrobimy w kwadracie, nie będziemy się szczypać, tylko tutaj od elektrowni... A nie, no prąd mamy już podłączony. Przecież pod ziemią podłączyliśmy prąd. Więc jakby w tym momencie elektrownia, jeśli dobrze pamiętam, nas
nie interesuje, tak? No to czekajcie, to chyba jeszcze bliżej się da. A czy elektrownia jest do rozbudowy? Chwila, bo zaraz się okaże, że ej, nie chcę nic zniszczyć. Tu jest jakieś ulepszenie. Dzięki niemu elektrownia może przechowywać więcej paliwa. Okej, jakiś zbiornik. No ale to powiedzmy, że z tej strony można. Nie wiem w sumie, po co to wybudowałem. Nie pytajcie mnie. Wiem, że to kosztuje. Jakby ktoś się pytał, to oczywiście, że wiem, że to kosztuje. Tak totalnie przy elektrowni, żeby nie było ten. Tutaj może też damy bliżej tą drogę. Tak tu chyba, nie? By trzeba. O. Totalnie przy elektrowni będzie droga na wysypisko śmieci. No to w sumie ta cała droga może być, ona jakaś taka się zrobiła dziwna, ale... O. Okej. O to mi chodziło. No to z tym jeszcze kawałeczek podjedziemy. Nie pytajcie mnie na razie, dlaczego, po co, na co. Wysypisko może zaczynać się tutaj. Będziemy musieli oczywiście na nowo jego cały kształt, ale to jest fajne. To jest fajne, że można śmiało wysypisko wynosić. Aha, bo tam nam się, czekajcie, się rozkopało z drogą, bo pewnie teren jest trudny. Nie no, wiecie, jakby to wam powiedzieć, jak już robimy wszystko porządnie, no to... Już dbamy w tej chwili o każdy szczegół, prawda? No to już nie ma zmiłuj. Tutaj też właściwie, gdzie będą te fabryki, też będzie trzeba. Ale tu na razie spoko, tam nie ma problemu. Ale dzisiaj mamy demolkę. Widzę. Jaka totalna demolka. Będzie miło oczywiście, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Bo to też motywuje, żeby kolejne poradniki nagrywać. Dobra, wysypisko dajemy tu. Oha, nie przeniosłem, bo o milimetr dalej kliknąłem. Ale będziemy szli już kwestię recyklingu, także też pamiętajcie. O, zobaczcie, to jest w ogóle takie trochę nie fair w tym momencie, co zrobiłem, bo... Przenosząc wysypisko, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jakby te śmieci się, jakby to wam powiedzieć, no zniknęły. Wyparowały mi śmieci z wysypiska, także takie trochę sobie ułatwiłem niechcący. W życiu, jakbym wiedział, że to tak działa, no to tak bym tego nie zrobił, bo to tak troszkę nie fair. Ja tutaj, słuchajcie, jestem akurat... Znaczy w każdej grze w zasadzie jestem zdania, że można samemu być ambitnym i samemu, nie wiem, zarabiać, samemu coś, tylko że a propos, to mnie się tak ten kształt nie podoba, za dużo taki kanciaty jest, niech on będzie, ja wiem, niech już może tu się kończy, a będzie taki o. Tam sobie może być, bo to tam wiecie, nie woła, nie, ale jeść nie woła, ale o, może tak? Nie wiem, dobra, zostawmy tam na razie, to jest... Tak, jestem perfekcjonistą. Jeżeli ktoś by chciał mi to zarzucić, to zgadza się w 100%. Czasem jestem, czasem jest to moją wadą, a czasem zaletą. Wszystko zależy od sytuacji. Natomiast perfekcjonizm jest czasem zły. Jak za bardzo się z czymś szczypiecie, bo za dużo czasu na coś tracicie, gdzie można to zrobić o wiele sprawniej. Nie mówię byle jak, ale sprawniej. No dobra, no tu myślę, że nie ma co tam się bawić z tym. Oj, bo teraz wszedłem w rzekę, ale dobra, rzekę to będziemy... No to dobra, to teraz tak. Tu możemy dać jeszcze jedną drogę. To ona nie będzie problemem. Dwupasmowa jak najbardziej. Cyk. Jakiś tam rondki będziemy budowali, myślę. Nakładające się obiekty. Co ci się znowu nakłada? Kurczę. Co ci się nakłada? Aha, bo to drogę zrobiłem. Dobra. Słuchajcie, bo teraz złą drogę miałem wybraną. Ej. No. Nie musi być super równo. I tu na końcu na pewno ten dworzec, więc ja już... Co mnie tam znowu... Kurde, muszę ich przełączyć, widzowie, bo to jakieś takie dziwolągi. Dobra, no to ten dworzec sobie dajmy, tylko czekajcie, dworzec
Aha, tory będzie miał z tej strony. No z tej nie mogę niestety, tylko mogę z tej. Ale ja bym chciał ten dworzec maksymalnie przy końcówce dać. Tym bardziej, że on... Co się im nakłada? Będzie coś się nakłada. To co, ja mam wyburzyć te wszystkie? Serio? Trochę nie fair. Kiedyś się... A może ja coś wyłączyłem? Jakieś przyciąganie? Czekajcie, ja musiałem coś wyłączyć. Pamiętam, że jak drzewa robiłem, to powyłączałem przyciąganie. Może to to? Może to o to chodzi? Tu w ogóle jakieś dziwne linie mi się porobiły? Nie wiem. Jeszcze raz. Nakładające się obiekty. Bo na czerwono się pali. Widzicie, jak na czerwono to się nie da. Więc musi to być jakiś obiekt przeze mnie zbudowany. Ale sami widzicie... A, dobra, było coś. Stacja transformatorowa chyba. Wiecie, czy ja tą stację... Tak, wybudowałem, okej. Jeszcze stację zrobimy zasilania awaryjnego. O, kolejny jakiś obiekt był. Pewnie wieża była ta do helikopterów. Ale będę miał tutaj teraz do odpracowania... Tutaj też tam coś widzę, jakiś chyba prąd pod ziemią został, to już może go też podłączymy. Właśnie, a czy my prąd podłączyliśmy w końcu z tej elektrowni? Podłączyliśmy tu, a no właśnie, tylko że nie może jedną drogą biec. Albo się może zastanowimy, czy tutaj... No tak, zobaczymy. Gdzie i tak trzeba w innym miejscu kolejną elektrownię, może jakąś geotermalną się później wybuduje. No to to też będzie jakaś opcja, moi drodzy. To już może sobie zbóżmy, żeby tutaj jakaś wizja nam została. Bo to bym chyba kształt trochę zmienił z tym kamieniem. Jakby się dało. Bo mnie się to osobiście nie podoba. Dobra, to jeszcze jedna droga może dojść. Śmiało może jeszcze jedna droga dojść. Tak, dwa pasy. O, może tak trochę przerwy zostawimy. Trochę tak nieregularnie, nie? No przecież działki normalnie w świecie realnym też nie są wszystkie według linijki zrobione. Ta droga nie wiem, czy ona by się powinna łączyć z tamtą, w sumie tamta... Nie, bo będą się korki robiły. A jeżeli, czy my tu chcemy autobus puszczać, też nie musimy w sumie tutaj puszczać autobusu. Taki zaułek, bo my główną drogą damy autobus, więc z drugiej strony... To jest też o dziwo, w strefie przemysłowej, słuchajcie, się jakoś korki mi nie tworzą, tak... Bardziej gdzieś właśnie w mieście. Dobra, tu nie musi. Tu może być sobie taka cieniutka droga. Zobaczymy, co zrobimy jeszcze z tym. Który to był... Która to była część. Ta odpowiada za tą część. To zobaczmy, czy tutaj nie ubywa nam ton. 82. Dobra, to tak byśmy... To musi zostać. To musi zostać gdzieś tak, ale możemy to też... już pasować tam. A co do tego? Jakby trochę zabrać. Może już wydobyli trochę, co nie? Jak myślicie? No nie, tu już jest ładnie. Tu już jest ładnie surowiec, widzę na fioletowo. Czyli tak do tych kratek. Dobra, będzie jedna kratka mniej dla przemysłu. I tutaj dalej w sumie nie potrzebujemy. Ja wiem, że to nam nic nie daje, ale to ja już zrobię po prostu, żeby to jakoś wizualnie wyglądało. To wyrównać, ale tutaj sobie troszkę zjedziemy. Jedyne co w tych strefach specjalistycznych, znaczy podoba mi się wszystko jest super, tylko mówię, czasami wadą jest to, że po prostu to tak pociesznie wygląda i ja tam wolę, wiecie. Tutaj sobie jak ma jakiś to kształt, o, może coś takiego. Przynajmniej mamy kształt nadany, tutaj na przemysł jest miejsce, dobra. I tutaj byśmy zrobili dworzec. Jak to tutaj dalej było? Ten dworzec był tą drogą połączony. Moim zdaniem ta droga może sobie biec. Nawet bym się zastanowił, czy nie zrobić jej, słuchajcie, w tym momencie na dwa pasy. Jak ma być cztery, czyli tory też możemy zburzyć. Dopiero co ją budowałem, ale zrobię ją na dwa pasy. Na razie nie pytajcie mnie po co, ale chociażby po to, żeby autobus tędy jechał. Tylko z myślą o autobusie. Ona musi być tuż przy tej granicy. O, to nie będzie takie łatwe. Kurka, a może przyciąganie wyłączymy? O! W wodzie. Ajajaj, no bo ja tu coś gładziłem. Ja tu, moi drodzy, coś gładziłem. Było gładzenie, tak, było. No dobra.
powiedzmy, że trochę oszukamy i dodamy sobie trochę terenu, bo nam się przyda i tak tutaj później będzie, o, tutaj będzie jakieś ładne miejsce na port, już sobie przygotujemy, tak, elegancko, a to zgładzimy, żeby ta droga nam tutaj oczywiście jakoś włączyła, dobra, i tak będzie spoko. Ale dwupasmówka oczywiście ma iść przy tym. O! Tak? W sumie dotąd, a dalej to już tam sobie może biec jak chce. O, tu nam woda też zalewa. Na 5 metrów może starczy, co? Nie, nie jest to takie łatwe. Na 10 musi być, dobra. Dobra, na razie tak tymczasowo. Może uda w końcu mi się ten dworzec przenieść, co? Może też trzeba te tory, o. A dopiero co robiłem. No, dworzec tak tu na końcówce damy. I tak, bo to by było o tyle dobre. W sumie wiecie, dworzec by mógł być i tu. Bo jak mam być szczery, moi drodzy, to tak naprawdę dworzec nie ma... To jest strefa tutaj przemysłowa, więc zobaczcie, to możemy... O. Chyba się to naprawiło po aktualizacji, zauważyłem. Fajnie w ogóle, albo przeciągania. Dobra. No teraz słuchajcie, to ja mam pomysł. No oczywiście chyba domyślacie się, co ja tutaj zrobię. Będzie to rondko. Duże, ale nieprawidłowy kształt. Raz. Raz prawidłowy. Bo taki mam sobie tutaj plan, że skoro zrobiłem miejsce na port, jeszcze nie wiem, czy on będzie z tej strony, czy z tej, to tak naprawdę dworzec może być, zobaczcie, moi drodzy, na końcówce. Już też przy porcie i ta droga będzie tutaj już nam się ładnie kończyła, a tamto zagospodarujemy. Czyli co, to też na dwa pasy, myślę, że na trzy nie ma co dawać. O, na ile stopni? 180 lepiej dać. Ale dałem na trzy, tak? Powiedziałem, zrobię na dwa, zrobiłem na trzy, dobra. Przebudowujemy. O, ale teraz wyszło. Chociaż dobra. Kurczę, ja to jestem gagatek, nie? Przecież mogą być trzy pasy. Nic się nie stanie. Tutaj autobusy będą. Tutaj chciałbym, żeby autobusy jeździły. Jakie obiekty na siebie nachodzą? Co ty mi tu znowu marudzisz? Co jest? Nie wierzę, że autostrada jest problemem, która jest pod ziemią. Czekajcie. Na dwa pasy mogłem, a na trzy nie mogę? No mogę, tak mogę. No i co? 88%. Znaczy stopni, nie procent. Ale dobra, no wiecie, przecież nie robimy wszystkiego od linijki, nie? No i ta droga też jest trzypasmowa, tylko to... Jakoś naprawdę bym chciał to fajnie. O. O, gdyby nie było, że jest tylko proste drogi. I nawet już wiecie, teraz na razie tymczasowo oczywiście to zrobię, bo już nie będę tam się z tym bawił, bo to będzie do... To będzie do poprawki, dlatego to tak krzywo zostawię. No tak jak mówiłem wiele razy, mówię to w każdym odcinku w kółko do znudzenia, że zawsze jak jest coś do, powiedzmy, poprawy, to ja sobie właśnie zaznaczam, robiąc krzywo. Jak jest miejsce, którego nie jestem do końca jeszcze pewien, robię to mniej więcej krzywo w cudzysłowie, a bym chciał jeszcze drzewa posadzić. Dobra, to tu mamy... Teraz znowu jest pytanie, czy to autobusy będą jeździły. Nie wiem, czy ja to w ogóle... Wiecie, czy jest sens tego, że ja to rozwaliłem, nie? Czy tutaj... Dworzec można zrobić tu, bo tory polecą sobie normalnie, a tutaj po prostu będą tylko podjeżdżały do dworca. I to będzie według mnie spoko. Rozwiązanie. Natomiast teraz tak się zastanawiam, jak robię te to przy głównej... Ale dobra, pojadą autobusy, niech jadą. Niech sobie jadą, tylko teraz... No dobra, niech będzie na te cztery kratki, tylko tutaj mi się nie podoba. Troszkę za dużo wzięli. Tu może być oczywiście troszeczkę handelku, ale...
Ale nie tak, nie tak, nie tak, moi drodzy, to nie tak może być. Rozumiem, jeszcze stracić kratkę. A, bo tu nam się znowu robią te, dobra, to czekajcie, to jakby to rondo trochę przesunąć, da się w ogóle? Bo może je troszeczkę po prostu ładnie przesuniemy. Tak. Tutaj co? Tutaj jest, ta jest trzypasmowa. Dobra, to ją za chwilę włączymy. Ładnie. Może jeszcze ładniejszy ukens wyjdzie. Raczej ładniejszy nie wyjdzie, ale tak można tylko. Ta jest dwupasmowa, tylko boję się, że jak ją włączę, to nie będę mógł ronda zrobić. Intuicja, moi drodzy, intuicja. I teraz tu też będziemy mogli fajnego jakiegoś ukensa zrobić. Może nie, nie jest to ukens, o którym bym marzył. Niestety. Ha, za dużo tutaj, my tu nie mamy za dużo do gadania, bo dotąd musimy i tak dojechać. Jakby tak po prostu zrobić. No, powiedzmy, że też jest ukens. Tak, tutaj nam się wszystko połączenia autobusowe nam się kopcą, więc będę musiał to wszystko naprawić. No i tak skoro ustaliliśmy, ja mówię, że tutaj ten dworzec towarowy mógłby sobie być, bo nie będzie problemu. Tak, chyba tu. A co, drogi nie ma? No to zaraz mu zrobimy drogę. No jak nie ma drogi, jak jest? Kurde. Jak nie ma drogi, jak jest? Halo. Może tu jest niżej, czy co? Wiesz, w takiej samej wysokości. Dobra. Żeby nie było. Już zróbmy to wszystko jakoś. Tak jak ten dworzec ma być. Teraz powinno być git. Dobra, trzy pasy, tak? Trzy pasy, trzy pasy. Ejku, ale tu są emocje, moi drodzy, niesamowite, powiem wam szczerze. Niby zwykłe, proste cityski, a emocje są z tym wszystkim niesamowite czasami przy takich akcjach. O, całkiem niezła ta droga będzie, spoko. Przy takich akcjach właśnie, jak widzicie, że ja tutaj no totalną demolkę robię, ale gdzieś mi to daje satysfakcję. O, tak tu, tylko czekajcie, tu chyba od razu trzeba tą stację, jak dobrze pamiętam. To tu na końcówce damy, tu może. Nie wiem w sumie po co to daje, jakby mnie ktoś pytał. Nie wiem, nie wiem, nie znam się, nie orientuję. Dobra. To te tory generalnie mogą pod ziemią wszystkie pójść. One nie muszą w tym momencie w żaden sposób górą lecieć. I tak. Od końca. To jest nam niepotrzebne, bo to było do towarowych pociągów. Łączenie. Chociaż możemy je puścić tak czy siak, moim zdaniem, żeby tutaj się podłączyć. O. Żeby po prostu pociągi pasażerskie nie leciały, no to może tak być, jak jest. I po prostu się podłączyć. Okej, okay, tylko nie wiem, jak... Kwestią, moi drodzy, tej autostrady, bo ona też leci. Tylko, że to była... Aha, bo to było pojedyncze. No nie, nie, nie. To nie mogą być tory pojedyncze. To muszą być podwójne. Muszą być podwójne, dobra. I na przykład nawet... Gdzieś tu mogą się łamać. Będzie git? Będzie git, spoko. To co, no to wzdłuż autostrady, no będziemy się tam z tym aż tak wypać. Tutaj, kurczę, obawiam się, że one by musiały... Zaraz się okaże zresztą, czy to tak się da. Aha, bo tu jest autostrada. Teraz mi pokazuje, że w wodzie, ale tu nie pokazuje, że w wodzie. Tutaj jest, że w wodzie, a niżej? Niezależnie na ile metrów, będzie zawsze w wodzie. Dobra. Ty. Czyli jednak te tory tutaj muszą iść górą.
Już zostawmy, bo już naprawdę to już jest żenada, co ja tu robię. Zaczekajcie, droga. No może tak, zacznijmy w ogóle od końca. Ta droga dwupasmowa już leci, żeby też autobusy miały fajną sprawę. Również do połączenia. Tu nie ma co wymyślać, ja myślę, że ta droga tutaj dotąd niech leci i oczywiście ta część będzie przerobiona. Tu oczywiście coś nam przeszkadza. Stacja to nie. Aha, służby drogowe. No nie, moi drodzy, kochani, służby drogowe to my sobie możemy przenieść tu na przykład. Nie muszą tam przy domach być. Dobra, mamy to. I też oczywiście zrobimy to. I co teraz z tymi torami? A wszystko nie będzie wcale takie proste, jak się wydaje. Ale nie będzie też niemożliwe. Dajcie, niemożliwe nie istnieje. Tylko czemu mi to tak jakoś brzydko? Aha, bo ja tu zburzyłem te tory. No dobra. Jeszcze raz sprawdźmy. Autostrada biegnie pod ziemią. Bo tu nachodzimy na autostradę, ale tu... O! To już nie jest w wodzie, dobra. Tylko nam przeszkadza autostrada jedynie. No ale... Aha, tylko teraz nie pomyślałem. Aj, widzowie, teraz mocno nie pomyślałem o jednej rzeczy. Wiecie o czym, nie? Tutaj jest autostrada, to jak te tory mają przejść, żeby się nie gryzły z autostradą? Pytanie, jak głęboko biegnie autostrada. Więc ja myślę, że autostradę możemy dać bardzo głęboko. Znając życie, zapomnę o niej. Na bank o niej zapomnę. I autostradę możemy sobie dowolnie, wiecie, ustawić. Może jakiś wjazd gdzieś tu się zrobi, zobaczymy. Tory są ważniejsze na ten moment, nie? Także tutaj autostradę sobie zburzymy. I teraz skupimy się na torach, a autostradę później będziemy jakoś ten. Dobra. Naszym celem jest to, żeby połączyć te tory. One mogłyby się gdzieś tu pod ziemią łączyć. I te muszą też zejść pod ziemię, bo to są pasażerskie. A więc możliwie... Kurczę, jaka to jest wysokość? Taka chyba. Możliwie by trzeba to nakręcić. Tak. Jeszcze raz. I z tego co pamiętam, to jeszcze raz. Dobra. A? No dobra, pod drogą mogą biec. Autostradę da się bardziej... Gdzieś indziej. Spoczko. Na ile tu jest metrów? Minus 30. Czekajcie, bo tu bez sensu. Bez sensu minus 30. Minus 30 ma być tylko przecież, gdzie jest we wodzie, nie? Bo o to chodzi, żeby być stromy spadł, co mu się znowu nie podoba. To nie jest minus 30, znowu popsułem. Kurde, ja to jestem szkodnik. Dobra, okej. To one się tu będą łączyć. To, ile to ma? To na pewno nie ma minus 30. To ma minus 20. Ja bym najchętniej na minus 20 z tym leciał. Zostawmy autostradzie trochę miejsca. Dotąd na minus 20 leci. Dotąd. A teraz to też pewnie będzie na minus 20, czy nie? Kurde. Minus 20. Nie. Dobra. Tory się łączą, chyba, albo nie łączą się. Coś tu nie gra. Jednak nie ta wysokość. Jeszcze raz. Minus 20, nie. A minus 10? Chyba minus 10 będzie. I teraz na minus 20 wjeżdżamy. O! Dobra. Tu nie musimy tego łączyć, bo w zasadzie po co? Bo to jest tylko taki objazd jakby... Te pasażerskie nie leciały. Chociaż ja bym najchętniej to, słuchajcie, na dwa tory osobne rozdzielił. Żeby korków nie było, ale jak będą korki, to się będziemy martwić. Dobra, mamy minus 20. Sprawdźmy.
nie przejdzie na pewno. No okej, no to wiemy, że tu musi być na minus 30. A tu już minus 20. Tutaj przecież może być sobie nawet minus... Aha, minus 10 już nie może być, dobra. Okej, i teraz tak, dojeżdżamy dotąd. Kurde, powiem wam, czary mary niesamowite. Czary mary niesamowite. A, bo to są pojedyncze, dobra, to nie ma co tak robić, okej. Okej, okej. To są pojedyncze tory. Więc je tam później po prostu sobie połączymy, czyli to teraz. To teraz, tak zobaczmy jak to idzie. Zresztą to może mogą tak sobie tutaj biec. I dotąd one muszą biec pod ziemią, tu wyjścia nie mamy. I może być niestety mały problem, żeby to jakoś, kurczę, połączyć. A tak ładnie połączyłem to. No dobra, bo chciałem, no dobra, no nic nie zrobimy, no nic nie zrobimy. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No nic nie zrobisz. Dobra, mamy minus 10. Ja lubię tam kombinować, widzowie. To nie kombinuję, ten nie pije szampana. Dotąd mogę maksymalnie, bo chcę jak najkrótsze to zrobić. Jak najkrótsze bym chciał to zrobić. No i tu w sumie jest normalnej wysokości, więc już może sobie lecieć nawet tam. Okej. I nigdzie więcej podwójnych nie mamy. Reszta to są wszystko pojedyncze tory. Więc to będzie tor, który biegnie dalej, na tyle, na ile się da, żeby się połączyć. No, tak, wcale nie powiedziane, że to tak się nam wcześniej połączymy. Dobrze, no to już mega wcześnie musimy podłączyć. Ja wiem, że nie będzie to tak ładnie wyglądało jak poprzednie. Jestem tego świadom w 100%, że poprzednie jakoś mi w miarę wyszło i jakoś w miarę wyglądało, a tutaj to jest takie będzie taki misz-masz. Mówitem bym się chętnie pobawił, wiecie o tym. Ale nie, no okej, dobra, tragedii nie ma. Tragedii nie ma, czyli tory mamy podłączone z tą stacją. I teraz naszą rolą jest podłączyć tą stację z torami. No to co, moi drodzy, no to minus. Znowu jak najkrótsza pewna droga, co? Bym nie robił jednokierunkowej, bo będzie problem. To jest prosto, to tak. To jest, czemu nachodzące na siebie obiekty? Co zły? A. Dotąd. Wolę to wam powiem szczerze robić, żeby przeszło, dobra. O, to mam pomysł. Minus 20, tutaj jest też minus 20 też. No to czekajcie, bo ja bym to w ogóle zrobił tak. To bym podłączył do tego, da radę, chyba dało radę, czy nie? Jakoś dziwnie to wygląda, nie? Jakby nie dało rady. Boję się, że to, kurczę, nie działa. Może mi się wydaje, no minus 30 tam na pewno nie było, tam może było mi... A, bo tam... Nie, no minus 10 też nie było. A ja już zbudowałem z wrażenia. Poczekajcie, podjedziemy bliżej i na zbliżeniu to zobaczymy. O! O, teraz jest na pewno podłączone. Dobra, coś musiałem źle kliknąć. A to by mi chodziło o to, że to by był taki podwójny, że tak powiem, agent. Tylko nie wiem, czy to się tak da. Żeby te stąd mogły jechać tam. A jednocześnie na przykład możemy to z tym podłączyć. O,
Nie wiem, co ja tutaj za kombinacje alpejskie narobiłem, ale to ma działać. Dobra, mamy to. Czy mamy prąd? Mamy prąd, dobra. Czyli tak, moi drodzy, mamy prąd. Może poburzę dla pewności te budynki wszystkie na nowo. Żeby tutaj teraz się przyjrzeć. Czyli słuchajcie, generalnie ma to sens. Oczywiście musimy nabudować tutaj na nowo straż pożarną, policję, może jakiś parking też wybudujemy. Parkingi, z tego co widzę, średnio w strefie przemysłowej oddają. Nawet jest to spoko. To teraz zobaczmy z drogami, no bo przecież od tego cały bajzel się zaczął. Zobaczcie, cały odcinek związany ze szkodami, które ja tu wyrządzam. Za sprawą budowania powiedzmy dróg autobusowych, buspasów, które jednocześnie, jak się okazało, są też świetnymi pasami dla służb. To jest kapitalne. Słuchajcie, tu śmieciarki widziałem nawet zasuwają po tych buspasach. Także to na pewno robi robotę, nie? I myślę, że nawet zobaczcie, jeżeli gdzieś dałem faktycznie podwójne pasy, to i tak te śmieciarki będą też sobie mogły śmiało dojechać o wiele szybciej do danego miejsca. Szkoda, że na pewno nie da się tutaj ustalić jakiejś prędkości na danym pasie, czy typie drogi. No niestety tego jeszcze tutaj no nie ma, no ale powiedzmy, że już przeżyjemy. Muszę patrzeć, żebym wszędzie na pewno pododawał. I na pewno będą na nowo linie autobusowe budowane, to mogę was zapewnić, że będą na nowo przystanki wszędzie, ale to już myślę, że poza odcinkiem postawiam, bo to nie jest chyba tak aż ciekawe dla was i fascynujące, abyście się tym mieli interesować. Więc myślę, że zrobię i po prostu wam efekty tego działania pokażę, zobaczycie jak to działa. Oczywiście wszystkich stref, które teraz usunąłem, nie zapełnię od razu. Widzicie, to wszędzie są połączenia autobusowe, także te linie siłą rzeczy będę musiał pousuwać. Ale może to też jest dobry pretekst, żeby spróbować wprowadzić elektryczne autobusy. Może to tak jakoś dawniej hałasu, nie wiem w sumie. Może da zadowolenie mieszkańcom, że jeżdżą autobusami elektrycznymi. No dobra, czy tu potrzebujemy? W sumie już pomalowałem, no to już zrobię wszędzie, nie? Dookoła. Też nie mam pojęcia po co tutaj akurat do dworca towarowego miałyby autobusy na razie jeździć, ale może gdzieś tam jakaś objazdówka będzie z czegoś. Dobra, strefa przemysłowa cała jest. Ktoś by pewnie zapytał, co z tramwajami? Odpowiem wam, że nie wiem, jakoś tak te tramwaje mi na razie średnio. Wolałbym raczej metro. Ma być szczery, to dobrze, też buspasa damy. O nie, tu nie. Jak to usunąć, dobra. Jak mam być szczery, to wolałbym metro. Jakoś te buspasy tak mnie... Znaczy buspasy. Te tramwaje mnie jakoś nie jarają. Dobra, tu mamy dotąd. No już nie będziemy, wiecie, osiedla przerabiali całego. To, co się dało, to poprzerabiałem. Ale nie będziemy ludziom całego osiedla. Tutaj myślę, że też musi być. Tutaj to nie, no bo to jest wjazd na autostradę, to po co? A tu jest dworzec, tutaj ta strefa cała jest ogarnięta i mnie się to bardzo podoba. Tutaj myślę, że nie ma co. No tutaj oczywiście to jest jak najbardziej do przerobienia, gdzie są te domki. A, to jak najbardziej mamy to do przerobienia. I co, no raczej zbliżamy się do końca tego odcinka, moi drodzy, no bo myślę, że aż tak nie będę was tutaj przynudzał. Ja tu mam jeszcze parę rzeczy, a autostradę jeszcze mam do zrobienia i parę rzeczy do no po prostu wypieszczenia, tak? Także wam po prostu pokażę to, jak zrobiłem. Natomiast tak jak mówię, kiedy będziecie mieli następny odcinek, to już będziecie świadkami tego, że coś tu będzie ogarnięte. Zobaczmy, czy mam przypadkiem te budynki służb drogowych. Przypadkiem na pewno mam dwa wybudowane, bo to są też te, tutaj jest jedno. To ok, ogarnia tą część miasta, tutaj jest drugie, no tak średnio, można by tu w strefie przemysłowej od biedy jakiś wybudować, ale to już będę się zastanawiał, jak będę właśnie i straż pożarną robił. Ja myślę, że gdzieś to też tutaj zrobię na okolicach
elektrowni, także tu się wezmę zaraz jeszcze za autostradę, ale to mówię, już myślę, że nie będę was tutaj tym aż tak nudzał. Także z wami się będę żegnał. Dziękuję za oglądanie. Fajnie, że jesteś. Życzę ci wspaniałego wieczoru, dnia, czy kiedykolwiek to oglądasz. Ja akurat dla ciebie wieczorkiem to nagrywam. No i moi drodzy, do zobaczenia w następnym odcinku, a już tradycyjnie będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć!